O tym, że Pan Jezus przyszedł, dass er kommt, że On przyjdzie, und dass er kommen wird, że On przychodzi i że przyjdzie. Und dass er füllt unsere Herzen mit Freude. I to wypełnia nasze serca radością. Und es erfüllt unsere Herzen mit Dankbarkeit. I to wypełnia nasze serca wdzięcznością. Ich möchte gerne noch kurz eine andere Seite vorstellen. Bardzo krótko chciałbym jeszcze przedstawić inną stronę. Und ich möchte einige Stellen vorlesen, wo der Herr Jesus uns auffordert zu kommen. Gdzie, i chciałbym przedstawić takie miejsca, gdzie Pan Jezus wzywa nas do tego, byśmy przychodzili. Im Gegensatz zu dem Herrn Jesus müssen wir aufgefordert werden zu kommen. W przeciwieństwie do Pana Jezusa, my musimy być wzywani. Der Jesus kommt selbst. Pan Jezus przychodzi sam. Aber wir müssen kommen. Ale my musimy być wzywani, my musimy przychodzić. Wir wollen eine erste Stelle lesen aus dem Matthäus Evangelium. Pierwsze miejsce z Ewangelii Mateusza. Kapitel 11. 11 rozdział. Und wir lesen die Verse 28 bis 30. Mateusza 11, 28 do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Diese Verse enthalten zwei Aufforderungen. Te wiersze zawierają dwa wezwania. Die erste Aufforderung kommt her zu mir. Pierwsze z nich: pójdźcie do mnie wszyscy. Die zweite Aufforderung: nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Drugie: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Die erste Aufforderung richtet sich an jeden Menschen. Pierwsze wezwanie jest skierowane do każdego człowieka. Der Jesus lädt die Menschen ein, zu sich zu kommen. Pan Jezus wzywa ludzi, by przyszli do Niego. Und zwar Menschen, die mühselig und beladen sind. I to ludzi, którzy są spracowani i obciążeni. Der Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass die Gesunden keinen Arzt brauchen. Pan Jezus w innym miejscu mówi, że zdrowi nie potrzebują lekarza. Die Selbstgerechten meinen, keinen Heiland zu brauchen. Ci, którzy uważają się za sprawiedliwy, nie potrzebują Zbawiciela. Aber die mühseligen und beladenen, die fordert der Jesus auf, kommt zu mir. Ale tych spracowanych i tych, którzy są obciążeni, tych wzywa Pan Jezus: przyjdźcie do mnie. Jemand, der mühselig ist, der müht sich selbst ab, Gott zu gefallen. Jeśli ktoś jest spracowany, ten sam zadaje sobie tego trudu, by się Bogu podobać. Und auf diesem Weg wird immer erfolglos sein. I na tej drodze nigdy nie osiągnie sukcesu. Jemand, der beladen ist, leidet unter der Last, die trägt. Każdy, który jest obciążony, cierpi pod tym ciężarem, który niesie. Und es gibt nur einen, der diese Last abnehmen kann. I jest tylko jeden, który mógłby ten ciężar, który może ten ciężar zdjąć. Der Jesus hat alles getan, so dass wir uns nicht mehr abmühen müssen. Pan Jezus wszystko uczynił i my nie musimy się już trudzić. Und der Jesus hat unsere Last getragen, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Pan Jezus poniósł nasz ciężar, abyśmy go już nie musieli nieść. Und solche Menschen fordert er auf, kommt zu mir. I właśnie do takich ludzi Pan Jezus wzywa: przyjdźcie do mnie. Nicht zu anderen Menschen. Nie idźcie do innych ludzi. Nicht zu einer Religion, nie idźcie do jakiejś innej religii, sondern kommt her zu mir. Ale przyjdźcie wy do mnie. Und ich möchte die Frage stellen, i chciałbym postawić pytanie: sind wir alle, die wir heute morgen hier sind, zu dem Herrn Jesus gekommen? Czy wszyscy, którzy tu dzisiaj jesteśmy, czy już przyszliśmy do Pana Jezusa? Haben wir ihn kennengelernt als den Sünder Heiland? Czy poznaliśmy go jako tego Zbawiciela z grzechów, od grzechów? Als den, der gekommen ist, um das Werk Gottes zu tun. Jako tego, który przyszedł, by wykonać wolę Bożą. Und uns zu retten. I nas wyratować. Es ist nur ein Schritt zu dem Herrn Jesus zu kommen. To jest tylko jeden krok, by przyjść do Pana Jezusa. Aber du musst diesen Schritt gehen. Ale ty musisz zrobić ten krok. Ganz persönlich. Osobiście. Ihr Kinder, ihr müsst diesen Schritt zu dem Heiland selbst gehen. Wy, dzieci, musicie ten krok do Zbawiciela sami zrobić. Das können eure Eltern nicht für euch tun. Rodzice wam w tym nie mogą tego zrobić za was.
Und dann fordert ihr Jesus auf, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. I potem Pan Jezus wzywa, weźcie na siebie moje jarzmo. Das sagt er zu denen, die zu ihm gekommen sind. To mówi Pan Jezus do tych, którzy już do Niego przyszli. Nehmt auf euch mein Joch. Weźcie moje jarzmo. Werdet eine Einheit mit mir und geht den Weg zusammen mit mir. Bądźcie tą jednością ze mną i idźcie tą drogą razem ze mną. Ein Joch spannt zwei Tiere zusammen, dass sie zusammen gehen können. To jarzmo łączy dwa zwierzęcia, aby one równo razem szły. So möchte der Herr Jesus, dass wir mit ihm den Weg gehen. I właśnie tak chce Pan Jezus, abyśmy z nim właśnie w ten sposób równo tą drogą szli. Und von ihm lernen. I od niego się uczyli. Der Jesus ist unser vollkommenes Vorbild und Beispiel. Bo Pan Jezus jest naszym doskonałym przykładem. Und er zeigt uns hier zwei Dinge, die wir lernen sollen. I pokazuje nam tutaj dwie rzeczy, które powinniśmy się uczyć. Und das sind vielleicht mit die schwierigsten Dinge, die es zu lernen gibt. I być może, a prawdopodobnie są to najtrudniejsze rzeczy, które człowiek ma do nauki. Sanftmut und Demut. Jestem cichy, czyli być wyciszonym i pokornym. Sanftmut bedeutet, dass man nicht auf seinen eigenen Rechten besteht. Być tym wyciszonym to oznacza, że nie żąda się swoich praw. Und Demut bedeutet, dass man nicht an sich selbst denkt, sondern an andere. A pokora oznacza, że nie myślimy o samych sobie, ale o innych. Beides lernen wir bei dem Herrn Jesus. I obu tych rzeczy uczymy się od Pana Jezusa. Wenn wir den Herrn Jesus als unseren Heiland annehmen, wird er uns Ruhe geben. Jeśli przyjmiemy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela, wtedy daruje nam ten spokój. Wenn wir von ihm lernen, werden wir Ruhe finden. Jeśli będziemy się od niego uczyli, wtedy znajdziemy ten pokój. Der Sünder braucht die Ruhe des Gewissens. Bo grzesznik potrzebuje spokoju sumienia. Der Gläubige braucht die Ruhe in den Umständen. Wierzący potrzebuje tego spokoju w tych okolicznościach, w których jest. Wir gehen zu einer zweiten Stelle im Johannes Evangelium Kapitel 1. Drugie miejsce z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Wir lesen Vers 38 und 39, Johannes 1. Pierwszy rozdział, 38 i 39 wiersz. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu, Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u Niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Wieder fordert der Jesus auf zu kommen. Znowu Pan Jezus wzywa tutaj, by pójść. Und hier verbindet er es mit dem Sehen. Ale tutaj łączy to z tym, by oni zobaczyli. Er sagt zu den zwei Jüngern von Johannes, die ihm folgten, kommt und seht. On mówi tutaj do dwóch uczniów Jana, którzy szli za nim, chodźcie i zobaczcie. Der Jesus hatte diesen beiden Jüngern eine Frage gestellt. Wcześniej Pan Jezus postawił im pytanie. Sie waren ihm nachgefolgt und er hatte das gesehen. Oni szli za nim i Pan Jezus widział to. Und dann hat er gefragt, was sucht ihr? I stawiamy pytanie, czego szukacie? Aber diese beiden Jünger suchten nicht irgendetwas. Ale tych dwóch uczniów nie szukało czegoś tam. Sie suchten eine Person. Oni szukali pewnej osoby. Und sie fragten ihn, Lehrer, wo hältst du dich auf? I pytają go, nauczycielu, gdzie mieszkasz albo gdzie się zatrzymujesz? Es geht um eine Person. Chodzi tutaj o osobę. Es geht um die Person dessen, der gekommen ist. Chodzi o osobę tego, który przyszedł. Wo hältst du dich auf? Gdzie ty przebywasz? Ist das auch die Frage unserer Herzen? Czy to też jest pytanie naszych serc? Herr, wo bist du? Panie, gdzie ty jesteś? Herr, wo finde ich dich? Panie, gdzie cię mogę znaleźć? Wir haben in unserem Lied, im Eingangslied gesungen, dass der Jesus uns in seinem Wort begegnet. W naszej początkowej pieśni śpiewaliśmy, gdy w Słowie swym stanął Pan na mej drodze. Der Jesus fordert hier diese Jünger auf, kommt und seht. I Pan Jezus wzywa tutaj tych uczniów, pójdźcie, a zobaczycie. Und das ist genau das, was wir auch tun müssen. I to jest dokładnie to, co i my musimy czynić. Wir müssen kommen und sehen. Musimy pójść i zobaczyć. Wir müssen kommen und uns überzeugen. Musimy pójść i przekonać się.
Die Jünger damals konnten das mit ihren leiblichen Augen sehen. Uczniowie wtedy mogli to zobaczyć swoimi naturalnymi oczami. Mit unseren leiblichen Augen haben wir den Herrn Jesus noch nicht gesehen. Naszymi naturalnymi oczami nie widzieliśmy jeszcze Pana Jezusa. Aber wisst ihr, der Christ hat nicht nur zwei Augen. Ale wiecie, chrześcijanin ma nie tylko dwoje oczu. Der Christ hat mindestens vier Augen. Chrześcijanin ma co najmniej dwie pary oczu. Der Epheserbrief spricht von Augen des Herzens. List Efezjan mówi o oczach serca. Das sind also mindestens zwei. A więc jest co najmniej znowu kolejne dwa. Deshalb hat der Christ mindestens vier Augen. Dlatego chrześcijanin ma co najmniej czworo oczu. Wir brauchen die Augen des Herzens, um den Herrn Jesus in seinem Wort zu sehen. My potrzebujemy naszych oczu, serca, by zobaczyć Pana Jezusa. Da finden wir ihn. Tam go właśnie znajdziemy. Im Alten Testament in Bildern. W Starym Testamencie w obrazach. Im Alten Testament in Weissagungen. W Starym Testamencie w proroctwach. Im Neuen Testament, wie er auf dieser Erde gelebt hat. W Nowym Testamencie, jak on żył tutaj na tej ziemi. Wir haben gesungen und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln. I śpiewaliśmy też, widząc, jak Jezus szedł po tej ziemi. Kommt und seht. Pójdźcie i zobaczcie. Und dann kommt hier ein herrlicher Vers am Ende von Vers 39. Sie kamen, sie sahen und sie blieben. I tu są te wspaniałe słowa w tym 39 wierszu. Poszli więc, zobaczyli i pozostali u Niego. Es fängt damit an, dass wir kommen. Zaczyna się to od tego, że idziemy. Dass wir etwas sehen. Że coś zobaczymy. Dass wir beeindruckt werden von dem, was wir sehen. Że zachwyca nas, jesteśmy zachwyceni tym, co zobaczyliśmy. Und dass wir bleiben. I że pozostaniemy. Wenig später fragte Herr Jesus seinen Jünger Petrus einmal. Niedługi czas później Pan pyta swojego ucznia Piotra. Entschuldigung, er fragt seine Jünger. Pyta swoich uczniów. Wollt ihr auch weggehen? Czy chcecie też odejść? Und dann gibt Petrus eine wunderschöne Antwort. I Piotr daje tą wspaniałą odpowiedź. Er sagt nicht, Herr, wohin sollen wir gehen? On, Piotr nie mówi, Panie, dokąd mamy iść? Sondern er sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? On mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Du hast Worte ewigen Lebens. Ty masz słowa życia wiecznego. Sind wir alle gekommen und haben wir gesehen? Czy wszyscy przyszliśmy i zobaczyliśmy? Und wenn wir gesehen haben, bleiben wir? A jeśli zobaczyliśmy, to czy zostajemy? Der beste Platz auf der Erde ist der Platz bei unserem Herrn. Najlepsze miejsce na tej ziemi to miejsce u naszego Pana. Wir gehen zum letzten Kapitel des Johannesevangeliums. I przejdźmy do ostatniego rozdziału Ewangelii Jana. Johannes 21. 21 rozdział. Wir lesen den ersten Satz von Vers 12. Jesus spricht nun zu ihnen, kommt her, frühstückt. Pan Jezus tutaj, 12 wiersz, pierwsze słowa. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. Der Jesus fordert seine Jünger auf, zu kommen, um Nahrung zu sich zu nehmen. Pan Jezus wzywa swoich uczniów, by przyszli i przyjęli pokarm. Die Jünger hatten eine harte Nacht hinter sich. Bo uczniowie mieli ciężką noc za sobą. Sie hatten fleißig gearbeitet. Pilnie pracowali. Zuerst ohne Erfolg. Na początku bez sukcesu, weil sie ohne den Herrn Jesus gegangen waren. Ponieważ oni wyszli bez Pana Jezusa. Wypłynęli bez Pana Jezusa, aber dann mit großem Erfolg, weil sie mit dem Herrn Jesus gegangen waren. Ale później ten sukces był wielki, ponieważ uczynili to z Panem. Und jetzt fordert der Jesus seine Jünger auf zu frühstücken. I teraz Pan Jezus wzywa swoich uczniów, by spożyli śniadanie. Oder Nahrung aufzunehmen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir arbeiten. So, jest taki czas w naszym życiu, gdy pracujemy. Hoffentlich unter den Segen des Herrn Jesus. Mam nadzieję, że jest to z błogosławieństwem Pana Jezusa. Aber dann gibt es Zeiten zum Ausruhen. Ale jest też taki czas, kiedy powinniśmy się wyciszyć. Dann gibt es Zeiten, um geistliche Nahrung aufzunehmen. To jest właśnie czas, kiedy możemy przyjmować ten duchowy pokarm. An einer anderen Stelle fordert der Jesus seine Jünger auf.
Na, in dem miejscu Pan Jezus wzywa swoich uczniów. Kommt her an einen öden Ort. Pójdźmy na ustronne miejsce. Arbeit und Ruhezeiten wechseln einander ab. Jest taka zmiana. Arbeit und Ruhe wechseln einander ab. Przewija się praca i wyciszenie. Und wir brauchen diese Zeiten der Ruhe, um geistliche Nahrung aufzunehmen. I potrzebujemy tego czasu wyciszenia, by przyjmować ten duchowy pokarm. Und der Herr fordert uns dazu ausdrücklich auf. I Pan wyraźnie nas do tego wzywa. Wer hatte das Frühstück, wer die Nahrung hier bereitet? Kto przygotował to śniadanie? Der Jesus hatte alles bereitet. Pan Jezus wszystko przygotował. Wer bereitet uns den Tisch geistlicherweise? Kto nam przygotowuje ten stół w sposób duchowy? Dawid sagt, du bereitest vor mir einen Tisch. Pan Dawid mówi, ty przygotowujesz stół przede mną. Wisst ihr, die Jünger konnten sich hier satt essen. Wiecie, uczniowie mogli tutaj się nasycić do woli. Und wenn einer hungrig geblieben wäre, wäre das die eigene Schuld gewesen. I jeśli którykolwiek z nich byłby głodny, to byłaby to tylko i wyłącznie jego wina. Ich vermute, dass es gleich ein Buffet geben wird. Ja też mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli coś stworzyć. Und wenn jemand um 2 Uhr sagt, ich bin aber noch hungrig. I jeśli ktoś tutaj z nas o 2 godzinie powie, no jestem głodny, dann liegt das nicht am Buffet, sondern an uns. To nie będzie to wina tego, co tam jest przygotowane, tylko jego osobista wina. So ist das geistlich auch. I tak samo jest to w sposób w duchowym życiu. Wenn wir geistlich unterernährt sind, liegt das nicht am Herrn Jesus. Jeśli my jesteśmy duchowo niedożywieni, to nie jest to wina Pana Jezusa. Er bereitet alles. Bo przecież On wszystko przygotowuje. Er fordert uns auf, kommt, esst. Przecież On nas wzywa, pójdźcie i spożywajcie, jedzcie. Und wir wollen den neuen Entschluss fassen, dieser Aufforderung zu folgen. I chcielibyśmy podjąć takie postanowienie, by pójść za tym wezwaniem. Die Gelegenheiten zu nutzen zur stillen Zeit am Morgen. By wykorzystać takie okoliczności, na przykład z rana. Die Gelegenheit nutzen der gemeinsamen Zusammenkünfte. By wykorzystywać te możliwości zgromadzania się z wierzącymi. Wo der Jesus uns nähren möchte. Gdzie Pan Jezus chce nas żywić. Noch eine letzte kurze Stelle. I jeszcze jedno króciutkie miejsce. Aus der Offenbarung noch einmal Kapitel 4. Z Objawienia 4 rozdział. Wir lesen Vers 1. Pierwszy wiersz. Objawienie 4:1. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. Hier hört Johannes die Stimme, komm hier herauf. Tutaj Jan słyszy to zdanie: Wstąp, przyjdź. Natürlich galt das speziell damals Johannes. Oczywiście te słowa są skierowane konkretnie do Jana. Und er sollte kommen, um eine prophetische Sicht der Zukunft zu bekommen. I on miał przyjść, by zobaczyć tą proroczą wizję przyszłości. Aber ich wende diese Aufforderung jetzt einmal auf uns an. Ale chciałbym to wezwanie skierować na nas. Wir haben gehört, dass der Jesus gesagt hat, ich komme bald. Słyszeliśmy, że Pan Jezus powiedział, przyjdę wkrótce. Übrigens, wir müssen ihn nicht bitten, bald zu kommen. A tak poza tym wcale nie musimy go prosić o to, by Pan Jezus wkrótce przyszedł. Die Braut bittet nicht, komme bald. Oblubienica nie prosi, przyjdź wkrótce. Sie bittet nur, komm. Ona prosi tylko, przyjdź. Er hat ja versprochen, ich komme bald. On nam to obiecał, że on przyjdzie wkrótce. Aber hier geht es darum, dass er jetzt zu uns sagt, komm hier herauf. Ale tutaj on mówi do nas, wstąp albo przyjdź. Der Moment kommt, wo wir diese Stimme, ich wende das ein, jetzt einmal hören werden. Nadejdzie taki moment, gdy usłyszymy ten głos. Ganz besonders, wenn der Jesus kommt zur Entrückung, darüber haben wir gehört. Szczególnie wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie, by nas pochwycić, o tym właśnie słyszeliśmy też. Dann kommt er mit gebietendem Zuruf. Wtedy on przyjdzie z tym wielkim wezwaniem, z tym donośnym głosem. Und dann hören wir diese Stimme, komm hier herauf. I wtedy usłyszymy ten głos, chodźcie. In den Himmel. Do nieba. In die Herrlichkeit. Do chwały. Nein, in die Gegenwart unseres Herrn. Nie, do obecności,
do obecności naszego Pana. Natürlich auch in den Himmel. Oczywiście też w niebie, do nieba. Aber die Herrlichkeit des Himmels ist die Gegenwart des Herrn Jesus. Ale tą chwałą nieba to jest obecność Pana. Vielleicht muss keiner von uns mehr durch den Tod gehen. Może tak być, że żaden z nas nie będzie musiał przechodzić przez śmierć. Und wir hören diese Stimme gemeinsam. I wspólnie, razem będziemy mogli usłyszeć ten głos. Aber vielleicht muss doch noch jemand durch den Tod gehen. Ale może zdarzyć się tak, że jednak ktoś będzie musiał przejść przez śmierć. Und dann hören wir diese Stimme ganz persönlich. I wtedy osobiście każdy usłyszy ten głos. Komm hier herauf. Chodźcie. Wenn jemand heimgeht, geht ins Paradies. Jeśli ktoś, jeśli kogoś Pan odwołuje, to on idzie do raju. Und ist bei Jesus im Paradies. I jest przy Panu Jezusie w raju. Und wenn kommt, um uns zu holen, sind wir bei ihm im Vaterhaus. Ale jeśli on przyjdzie, by nas wziąć, to wtedy jesteśmy u niego w domu Ojca. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Das ist das Vaterhaus. To jest dom Ojca. Es ist schön, der Jesus ist gekommen. To jest piękne, Pan Jezus przyszedł. Und wir dürfen seiner Aufforderung Folge leisten, zu ihm zu kommen. I my możemy odpowiedzieć na jego wezwanie, by pójść do niego. Pieśń 176 aus dem Weißen Liederbuch 176. Gdy on
Pieśń 127, druga, trzecia i czwarta zwrotka. 164, zweite, dritte und vierte Strophe. Serca Tobie dziękujemy. Wir Feinde Gottes sind die Nutznießer deines gewaltigen Kommens. Bo my, niegdyś wrogowie Twoi, teraz staliśmy się korzystający Twojego błogosławieństwa. Du sahst die ganze Feindschaft in unseren Herzen. Ty widziałeś całą wrogość naszą, która była w sercu naszym. Wusstest, dass wir dich ans Kreuz schlagen würden. Widziałeś, że przybimy Cię do krzyża. Und doch bist du gekommen. A mimo to przyszedłeś. Um den Willen Gottes zu tun. I to, aby wykonać wolę Bożą. Und willst mit uns durch die Umstände des Lebens gehen, jetzt. A teraz chciałbyś razem z nami przechodzić przez okoliczności. Und wirst uns einführen in die Herrlichkeit Gottes. A kiedyś wprowadzisz nas do chwały, w chwałę Bożą. Wir danken dir, dass dein ganzes Interesse auf uns gerichtet ist. Dziękujemy Tobie, że z pełnym zainteresowaniem spoglądasz na nas. Dass du uns immer wieder segnest. I że wciąż na nowo nas błogosławisz. Wir danken dir auch, dass wir zu dir kommen dürfen. Dziękujemy również, że możemy teraz przychodzić do Ciebie. Wir durften als mühselig und beladen kommen.
Jako tacy zmęczeni i obciążeni mogliśmy kiedyś przyjść do Ciebie. Du hast uns die ganze Sündenlast abgenommen. A Ty zdjąłeś nas cały ciężar grzechów. Jetzt dürfen wir von dir lernen. A dzisiaj możemy uczyć się od Ciebie. Jetzt dürfen wir dich genießen. I możemy się cieszyć Tobą. Und jetzt dürfen wir dich erwarten. A nawet możemy oczekiwać Twojego przyjścia. Wir warten auf den Augenblick, wo du sagen wirst, komm hier auf. I tak właśnie czekamy na tą chwilę, w której Ty powiesz, wstąp tutaj. Einmal werden wir dich sehen, wie du bist. I tak kiedyś Ciebie zobaczymy takim, jakim jesteś. Werden wir frei sein von deiner Schwachheit. Będziemy uwolnieni od wszelkich grzechów. Werden wir frei sein von der innungswohnen Sünde. Będziemy uwolnieni od wszelkiej słabości. Dann wird das Ergebnis der Mühsal deiner Seele vor dir stehen. Wtedy ten owoc bólu Twoich mąk będzie stał przed Tobą. Wir werden die Herrlichkeit Gottes wieder strahlen. A my będziemy odzwierciedlali chwałę Bożą. Ja, wir werden sie besitzen. Tak będziemy ją nawet posiadali. Welch ein Ergebnis von deinem Kommen. Jaki cudowny wynik Twojego przyjścia. Welch ein Ergebnis von deinem Leiden. Jaki cudowny wynik Twoich cierpień. Welch ein Ergebnis deiner treuen Fürsorge. Jaki wynik Twojej wiernej opieki. Wir preisen dich, dass du gekommen bist. Wysławiamy Cię za to, że przyszedłeś. Und dass du unser Herz immer wieder zu dir hinziehst. I że wciąż na nowo pociągasz nasze serca ku Tobie. Amen. Amen. 237, trzecia i czwarta zwrotka. Pieśń 237, trzecia i czwarta zwrotka, 166, dritte und vierte Strophe. Oh, this will be.